Chciałem się zwrócić tu do byłej pani przewodniczącej Rady, żeby nam może zechciała wyjaśnić swoje postępowanie, prawda? Myśmy się do pani zwracali wtedy kilka razy z wnioskami o odwołanie sesji. Teraz tu służymy mieszkańcy, nawet jak wyrażają wotum, czy brak wotum zaufania dla nas. Ja słyszę po swoich mieszkańców, co tam się u was dzieje, co za bałagan, co wy tam wyprawiacie. Nie wiem, osobiście przynajmniej ja się nie poczuwam, że byłem jakby powodem tego bałaganu, a niestety tak myślę, że to był powód po stronie przewodniczącej czy wiceprzewodniczącej, że nie mogliśmy tyle czasu zwołać. Ja nawet osobiście do pani się zwracałem na piśmie, nie do wojewody, nie do liczby tam obrachunkowe czy gdziekolwiek z jakimiś skargami, tylko z prośbą do pani, żeby pani zwołała sesję, bo jest taka potrzeba. Pani tego nie uczyniła. Chciałbym usłyszeć kilka słów, czym się pani kierowała, postępując w ten sposób, a nie w inny. Proszę bardzo. Proszę Państwa, jeśli dotyczy mieszkańców tego pana, co jest, mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy w Radzie z panem Mickiewiczem, był wtedy też pan radny Michał Słoma. Ja powiedziałam, że jeśli ma jakiekolwiek zastrzeżenia, bo tam jest korupcja, to nie według panu rady jest rozstrzygać, nie dotyczyło to korupcji radnych, tylko jakby urzędu. Wybór do mnie jest zaniesienie do prokuratury, z kolei też skierowałam go na rozmowę z panem radnym z jego terenu, z radnym Pawlikowskim. Tym bardziej, że były tam poruszane tematy dotyczące tamtego okręgu. Co do niezwoływania sesji, jak sobie Państwo radni sami przypominacie, nie mając wsparcia was, ja też zwoływałam sesję, na którą nie przyszliście. Jedna sesja była za akceptacją prawników i Państwa uznana za nieważną, że była zamknięta, więc nie miałam również tej pewności, że wy radni pozostali przyjdą na następne. Podjęłam taką decyzję, jaka jest, więc ja za nią ponoszę konsekwencje z tego powodu, ponieważ nie mając wsparcia prawnika, którzy jakby z natury są do obsługi rady, nie mogąc dogadać się z panem wójtem, który ciągle mówi, że łamałam prawa, chociaż według mnie nie. Wójt ma swoje zdanie, niekoniecznie panie wójcie, bo ja też zwoływałam sesję, na którą radni nie chcieli przyjść. Decyzję podjęłam ja samodzielnie, więc ja jestem za nią odpowiedzialną i tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo, proszę pan wójt. Ja chciałem tutaj tylko dopełnić, ponieważ pani radna Szarek, rozpoczynając swoją wypowiedź, powiedziała, że korupcja jest wyburzenie, ponieważ nie ma pana, a jest pan, jest. Więc ja bym chciał tutaj zapytać się pana, bo tutaj pani radna, w naszym kierunku, a szczególnie w moim jako kierownika urzędu, rzuca zarzut korupcji. Pomawia pana wójta. Pomawia, dokładnie, tak jak pan tutaj dobrze stwierdza. W związku z tym, a jeszcze jako argument w tym pomówieniu podaje pana osobę. No właśnie. Przepraszam, jest pismo. Może przeczytamy to pismo. Proszę, panie przewodniczący, proszę przepisać to. Szanowni państwo, pismo wpłynęło do Rady Gminy Raszyn 12 czerwca. 2 czerwca dokładnie. Jest to pismo Zbigniewa Mickiewicza, adresu nie podaje, Zarząd Gminy Raszyn, Rada Gminy Raszyn. Wniosek w przedmiocie zaskarżenia czynności prowadzonej w dniu 15 maja i 16 przedłużona mojej pozycji rozpoznanie go na najbliższej sesji oraz podnoszę następujące, ja czytam tak jak jest treść tego pisma, następujące problemy. Ja zgadzam się z protokołem sporządzonym w dniu i kwestionuję go. Wnoszą o zmianę statusu miejscowości gminy Raszyn na miasto. Punkt 3. Sprawy katastralne, podatkowe, zasobów finansowych, gospodarności i majątku. Punkt 4. Budowa kanalizacji i problemy.
Punkt 5. Malwersacja, korupcja i problemy. Punkt 6. Za pośrednictwem przewodniczącego wnoszę tę sprawę na najbliższą sesję Rady Gminy. Uzasadnienie. Wizja, która odbyła się w dniu 15 maja 2012 roku, przeprowadzona była w sposób tendencyjny, łamiący zasady bez stronniczości, można nazwać się akcją polowania na czarownicę. Moja żona wniosła skargę na wycięcie mojego sąsiada, o czym nawet nie wiedziałem, a ten zachował się jak konfident i w odwecie dostosowany do tego długi ład i tu można zobaczyć łamania prawa, nie wykorzystywania go w konkretnym celu. Pomówiony zostałem o wycinkę wartościowych drzew oraz wadliwą kanalizację. Oświadczam, że jest to nieprawda, o drzewa dbał i pielęgnuje. Przepraszam bardzo, ja czytam treść pisma, które zostało skierowane do Rady Gminy. Oświadczam, że jest to nieprawda, o drzewa dbał, pielęgnuje osobiście, a stan kanalizacji nie odbiega od pozostałych Dawida Bankowych bądź terenie gminy Raszyn. Problem kanalizacji jest nie tylko moim problemem, ale i gminy. Na mojej ulicy Starzyńskiego miała być wykonana w poprzedniej kadencji. Oczywiście, że w sprawie pani monitorowałem, oświadczam, że nie działam na rzecz ekologii. Oświadczam, że działam na rzecz ekologii, gdzie angażowałem urząd w Raszynie na przestrzeni wielu kadencji i odbywałem na sesjach Rady Gminy. Wody w gminie Raszyn już dawno zostały skażone m.in. przez leśną wolę, a urząd nie działał pomimo moich interwencji osobistych. Odnośnie punktu drugiego, statusu gminy Raszyn. Gminy. Raszyn nie zabezpiecza potrzeb miejscowości ponad 20-tysięcznej i sprzyja malwersacji i korupcji. Rolnictwo tu zatraciło sens i stanowi niewielki procent w budżecie Raszyna, a pod szyldem rolnym prowadzi się przemysłową działalność, co na tym traci budżet. Struktura zarządu składa się ze struktur, które z tytułu mają wpływy i za wszelką cenę bronią obecnego statusu zarządzania. Trzeci katastra to budynki i przeznaczenie budynków i gruntów rolnych wykorzystywane są w sposób niezgodny gospodarczy rolnych na mieszkalne, biurowe, przemysłowo-produkcyjne, hale magazynowe, garaże bez pozwoleń odbioru Państwowego Inspektora Budowlanego nie są ujęte w katastrze. Decyzja podatkowych, zgłoszenia godności, prowadzące działalność mają status gospodarstwa rolnego, a są dobre, a są duże straty dla budżetu. Sprawa czwarta, to jest punkt czwarty. Kanalizacja prowadzona jest fatalna. Dwie ulice są zalane ściekami, brak nadzoru, kontroli, a harmonogram budowy jest zmieniany pod wpływem do deweloperów radnych, chcących, aby ich posesje były podłączone na mieszkanie wasze. Ulica Starzyńskiego, jako główna i przylotowa, miała być kanalizowana 5 lat temu, o czym zapewniał mnie radny Pawlikowski. Punkt 6. Powyższe przekłada się na malwersację, korupcję. Tutaj chcę dać możliwość działania Radzie, do której się zwracam w pierwszym rzędzie, za pośrednictwem jej móc naprawić wadliwy system i odnoszę, a chcę włożyć swój własny wkład w naprawę, ponieważ zostałem sprowokowany do działania. Uważam, że mój wniosek jest w pełni uzasadniony. Podlega przedłożeniu najbliższej sesji Rady Gminy w celu rozwiązywania problemu zaangażowania na niepotrzebne eskalacje problemu, które zapewne będzie się nakręcał. Mam nadzieję, że władza zachowa się proobywatelsko w stosunku do swoich wyborców i nie będzie działała na szkodę, a zatem proszę Wysoką Radę jak wyżej, a ponadto także chciałbym to poprzedzić rozmową, by złożyć dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie i zarezerwować ją. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o decyzję w powyższej sprawie i doręczenie na powyższy adres. Adres mi podaję z poważaniem Gminy Piskiewy. Dziękuję bardzo. Proszę Radna, proszę. Panie wójcie, niech mi pan nie mówi, że ja zarzucam korupcję, bo nie zarzucam. Rozmawiałam z panem Mickiewiczem, przeprowadziliśmy rozmowę. Pan Mickiewicz jeszcze miał napisać dodatkowe jakieś stosowne pisma. Skierowałam go do pana Pawlikowskiego z tamtego terenu. Jak również powiedziałam, że my korupcją, jeśli coś takiego wie, to nie jest kwestia rady, tylko doniesienia ewentualnie do odpowiednich służb, które tymi sprawami się zajmują. Dziękuję pani radna.